mamy 14 marca, wtorek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. Pochylimy się nad dzisiejszą kolektą. Wszechmogący Boże, niech nas nie opuszcza Twoja łaska, ale niech nas utwierdza w świętej służbie i zapewnia nam nieustannie Twoją pomoc. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. W dzisiejszej kolekcie kapłan w sposób szczególny prosi w imieniu modlącego się Kościoła o dwie bardzo ważne rzeczy. Aby ludzi nie opuszczała Boża łaska i aby zapewniała im nieustannie Bożą pomoc. Łaska Boża to niezasłużony dar. Jak czytamy w liście do Efezjan, łaską jesteście zbawieni. Nikt z nas nie może dostąpić zbawienia dzięki własnym siłom czy zasługom, ale zbawia nas Bóg przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. My musimy tylko przyjąć ten dar. To, że żyjemy na tym świecie, jest też łaską. Życie nam się nie należy. Ktoś chciał, abyśmy żyli. I nie byli to tylko nasi rodzice. Bóg stworzył nas do miłości. I wszystko, co nas w życiu spotyka, jest łaską Boga. A my tyle rzeczy nie dostrzegamy. Wydaje się nam, że wszystko się nam należy. Wszystko uważamy za oczywiste. A wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się i nie widzisz albo nie słyszysz. Że budzisz się i nie możesz ruszać ręką albo nogą. To wszystko jest darem Boga, który zazwyczaj nie doceniamy. Możemy się tylko zastanowić, czy i jak cię często dziękujemy Bogu za te wielkie dary. Każdy jeden Twój oddech to łaska Boża. Każde zabicie Twojego serca, każda minuta Twojego życia, każde mrugnięcie Twojego oka jest darem od Boga. Wszystko, co cię w życiu spotyka, jest łaską Bożą. Wszystkie dobre rzeczy, ale także i cierpienie. Choć dziś może tego do końca nie rozumiesz, ale nawet cierpienie w odniesieniu do Twojego zbawienia jest łaską Boga. I kolejna rzecz, o którą kapłan dzisiaj pragnie prosić, aby Boża łaska zapewniała nam nieustannie Bożą pomoc. W Ewangelii świętego Jana w 15 rozdziale czytamy takie słowa Jezusa. Jezus mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeżeli nie trwasz w Jezusie, Twoje czyny nie przyniosą dobrych owoców. Nie chodzi tu o jakieś zwykłe czynności dnia codziennego, ale Jezus wskazuje nam na te czyny, które są owocem wiary w Jego Słowo. A podsumowaniem tych wszystkich czynów jest miłość. Ich wspólnym mianownikiem jest właśnie miłość. I to słowo też trzeba sobie dokładnie wytłumaczyć, ponieważ w dzisiejszym świecie słowo miłość ma też wiele znaczeń. A chodzi o tą miłość, którą Ojciec ukochał swojego Syna Jezusa Chrystusa. A więc nie chodzi o jakąkolwiek miłość, ale o tą miłość, którą zostaliśmy przez Boga ukochani. Co jest takiego w tej miłości innego, szczególnego, że domaga się łączności z Chrystusem, aby w nas zaistniała i żebyśmy mogli ją dać innym? Miłość Jezusa do człowieka to miłość ofiarna. Jezusowi życia nikt nie zabrał. On sam je oddał za nas. I w tą miłość Jezusa do człowieka wpisana jest śmierć i musimy o tym pamiętać. Gdy się kocha, nie żyje się dla siebie. Życie swoje oddaje się tej drugiej osobie. Swoją energię, swój czas, swój majątek. Wszystko oddajemy bezpowrotnie tej drugiej osobie. To jest właśnie bezwarunkowa miłość, której uczy nas Chrystus. Amen.